tylko czeka nas spotkanie z wydawcą, poezji zebranych, wybitnego autora Jana Polkowskiego. Poza tym mamy tutaj przed sobą Państwa doktorantów. Mamy Panią Paulinę Subocz, która przygotowuje rozprawę doktorską, monografię dotychczasowego dorobku poety. Mamy wydawcę, pana doktora Józefa Ruszara i doktoranta, który interesuje się klasycyzującym nurtem we współczesnej poezji. Zajmuje się poezją Wojciecha Kudyby, poezją Krzysztofa Kellera, więc tutaj też ma kwalifikacje, żeby o takiej poezji jak Jana Polkowskiego mówić w kontekstach współczesnych, najnowszych, a niekoniecznie tylko historyczno-literackich. Oddaję głos, żeby zaprezentował nam sylwetkę naszego bohatera. Cóż mogę rzec, to na pewno trudne zadanie, aby zaprezentować sylwetkę naszego bohatera. Ja myślę, że taką już ścisłą, biograficzną, rysunkową sylwetkę przedstawi nam nasz najważniejszy gość, który przyjechał do nas z Krakowa, ponieważ też osobiście zna Jana Polkowskiego, mało tego, przyjaźni się z nim. Ja zaproponowałam Państwu, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie wierszem, który pozwolę sobie przeczytać jako pierwszy. Zaistnieć to znaczy opisać tę lukę w pamięci. Wieczność stawania się, chwilę pierwszego słońca, gdy ona, czytająca list lub ważąca perły, trwała w skupieniu, wchodziła w siebie, by mnie ukształtować. Dziękuję ci, mleczny bracie Vermeerze van Delft. To ty sprawiłeś, że moja matka w holenderskim czepku i żółtym kaftanie w perłowym świetle kutego okna ufnie czekała na połóg. Ja zaś byłem arką w bursztynie jej wód, głębiem i gołębicą żeńskością i męskością niewinnego świata. Chciałem przenieść w sobie więcej niż każdemu dane, a szczególnie sposób, w jaki świat fragment po fragmencie upodabnia się do twoich obrazów. Lecz które dzieło ludzkie samo siebie objaśnia. Nikłe więc miałem szansę, by zrozumieć siebie. Słuchając mojej historii stworzenia, zapamiętajcie, że i ja chciałem ocaleć. Tak wtedy w ciałku zwiniętym w żaglu macicy dokonała się synteza. Widziałem, jak rośnie fuga, słyszałem ochrę i biel, dotykałem mgły słów, a ty niosłaś mnie lekką stopą przez suchy ocean, zatrzymując mnie w sobie aż do zmartwychwstania. Nie przez przypadek wybrałam ten wiersz, ponieważ jest on w jakiś sposób skonfrontowany z okładką zbioru, który dziś Państwu prezentujemy, jedynego z dwóch zbiorów. Czytająca list, okładka tomu Gdy Bóg się waha oraz W mojej epoce już wymiera. I oddaję głos w takim razie gościom. Dobry wieczór Państwu. Na szczęście mam herbatkę z malinami, ponieważ jestem bardzo zachrypnięty i mam nadzieję, że głos nie opuści mnie aż do końca naszego spotkania. Drodzy Państwo, w tym roku właściwie doszło do, jak sądzę, pewnego przesilenia, jeśli chodzi o twórczość Jana Polkowskiego. Przesilenia, powiedziałbym, jeśli chodzi o rozpoznawalność, dlatego że Jan Polkowski, który niewątpliwie jest jednym z najwybitniejszych żyjących polskich poetów, w gruncie rzeczy nie funkcjonuje ani na rynku wydawniczym, ani w świadomości odbiorców, szerokiej masy odbiorców, w taki sposób, czy na takim poziomie, na jaki zasługuje. Trochę to jest sprawa biografii. Ten tom, który Państwo w złotej okładce oglądacie, tom zatytułowany Gdy Bóg się waha. Notabene jest to po prostu fragment dłuższego cytatu
z wiersza Polkowskiego, gdy Bóg się waha, czy ma świat istnieć, czy nic, prawda? To jest tom, w którym zebraliśmy 40 lat życia Jana Polkowskiego i właśnie, i chciałem też powiedzieć 40 lat pisania wierszy, tworzenia poezji. No i tutaj od razu jest pewna nietypowość. Mianowicie Jan Polkowski zaczynał w 1977 roku jako student polonistyki krakowskiej. Tam poznaliśmy się, jako że Janek trochę młodszy też studiował na sławnej Gołębiej, na polonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż w 1977 roku zaczął, że się tak wyrażę, publicznie przedstawiać swoje wiersze. Przez długie lata, i co jest ciekawe, jest to jedyny znany mi poeta z tamtych czasów, który zdecydował się wejść do literatury, kompletnie ignorując PRL. Bo jak wiemy, wielu twórców zaczynało w oficjalnych wydawnictwach czy w oficjalnych pismach publikować swoje wiersze, potem publikować swoje pierwsze tomiki. Jan Polkowski jest pierwszym polskim poetą, który się zdecydował debiutować jako poeta podziemny. To miało swoje konsekwencje. Z jednej strony miało konsekwencje takie, że wśród tej opozycyjnej młodzieży, a także ludzi starszych, opozycyjnie nastawionych do PRL-u, czytających tak zwaną bibułę, ci ludzie bardzo szybko rozpoznali wielki talent Polkowskiego. Zresztą pierwsze recenzje Stanisława Barańczaka, Jana Błońskiego, Mariana Stali, Tadeusza Nyczka, one też się ukazywały poza zasięgiem cenzury albo w tak zwanych pismach bezdebitowych, czyli podziemnych pismach wydawanych w Polsce, albo za granicą. Więc z jednej strony można by powiedzieć, że przynajmniej w pewnych kręgach to nawet to dotarcie było szersze czy łatwiejsze. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, no, jednak nie takie wielkie nakłady pism podziemnych, była to znajomość jego twórczości dosyć ograniczona, czy może nawet nie tyle ograniczona, bo przecież nakłady podziemnych czasopism literackich, nakłady podziemnych tomików literackich wcale nie były niższe niż to, co było pod cenzurą. Natomiast na pewno była to pewna bardzo wyselekcjonowana grupa ludzi. Krótko mówiąc, po 1989 roku sytuacja była taka, że w pewnych kręgach Polkowski był bardzo znanym poetą i niezwykle cenionym, bo wszyscy krytycy, których wymieniłem przed chwileczką, no to tak naprawdę witali go na parnasie, a nie to były jakieś zdawkowe czy krytyczne recenzje. Ale jak powiedziałem, z jednej strony była to pewna wyselekcjonowana grupa, która doskonale zdawała sobie sprawę z tego, z kim ma do czynienia. Z drugiej strony przylgnęło do niego takie jakby, no, w gruncie rzeczy piętno poety stanu wojennego, czy najwybitniejszy poeta stanu wojennego, jak się wyraził Czesław Miłosz, no i już taka etykietka poszła w świat. Jak się komuś taką etykietkę na czoło przylepi, to naprawdę oderwać można tylko ze skórą. I no, co jest oczywistym nieporozumieniem, wynikającym chociażby z faktu, że oczywiście Czesław Miłosz, mieszkający w Kalifornii, jakby miał taki niepełny ogląd.
Jan Polkowski nie był żadnym poetą stanu wojennego, ponieważ, znaczy też był, ale to nie może być jedyny wyznacznik jego ówczesnej twórczości. Chcę powiedzieć, że Ogień, bo o tym mowa, to jest tomik wydany w stanie wojennym i zbierający wiersze z okresu internowania, z okresu stanu wojennego. To jest trzeci tom poetycki Jana Polkowskiego, jak mówiłem już wcześniej, wydany zresztą w 1984 roku, jeśli dobrze pamiętam. Przed stanem wojennym, nawet jeszcze przecież przed powstaniem Solidarności, te wiersze już funkcjonowały w obiegu podziemnym. No i istniały już dwa tomiki wierszy, To nie jest poezja i Oddychaj głęboko. W każdym razie, Jan Polkowski do 1989 roku wydał 5 tomów wierszy, bo jeszcze były Drzewa i Legie z Tymowskich Gór. I na tym się skończyło. Na tym urwała się... Przepraszam. I na tym urwała się w tym momencie jego twórczość poetycka. Bardzo zagadkowa historia, bo przez 20 lat poeta milczał. W 2009 roku pojawia się Kantus. To było tak wielkie wydarzenie, tak duże zaskoczenie, że, no, że mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju dużego festiwalu medialnego, bo każdy chciał coś napisać o tym, że a proszę bardzo, 20 lat nie pisał, a teraz pisze. Sami Państwo rozumiecie, że mnóstwo tego rodzaju informacji czy takich recenzyjek, które się wtedy pojawiły, no właśnie miały taki sensacyjny charakter, niezbyt pogłębiony, bo przecież tym dziennikarzom właściwie do głowy nie przyszło, żeby przeczytać te wiersze i się nad nimi zastanowić. Sam fakt, że ktoś nie pisze 20 lat, a potem pisze, to było dla nich fascynujące. No i mówiąc między nami, niezbyt płodne. Nie znaczy to, że poważna krytyka nie zauważyła, wręcz przeciwnie. Wszyscy znaczący krytycy literaccy odnotowali ten fakt, że oto wielki, nastąpił wielki powrót Jana Polkowskiego. Nie, że nastąpił powrót, tylko wielki powrót. Tutaj na okładce mamy takie stwierdzenie bardzo celne Krzysztofa Kellera, który napisał: przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że od dawna nikt w Polsce takich wierszy nie pisał. No tak, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że Jan Polkowski, poza tym, że jest poetą i że jest wielkim poetą, jest człowiekiem, czy był, bo to raczej w czasie przeszłym trzeba powiedzieć, bardzo zaangażowanym politycznie. Zarówno wtedy, w latach 70., jeszcze w tak zwanej opozycji przedsolidarnościowej, czy przedsierpniowej, przypominam, że w 77 roku zginął Staszek Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, polonistyki, notabene mój kolega, że powstał wtedy Studencki Komitet Solidarności. Takie komitety powstawały w kilku innych miastach, między innymi we Wrocławiu, o czym Państwo doskonale wiecie. Więc zaangażowanie Jana Polkowskiego od tego czasu się liczy, potem oczywiście w zaangażowanie w Solidarność. Odsiadka w 81-82 roku, następnie podziemna działalność wydawnicza, między innymi sławna Arka, niezwykle cenne i ważne pismo podziemne, pismo kulturalne, w dużym stopniu także literackie. Ale po 89 roku, jak Państwo wszyscy wiecie, dawni opozycjoniści poszli bardzo różnymi drogami, różne koncepcje polityczne spowodowały no, poważne niesnaski, a nawet miejscami nienawiści. W związku z czym Jan Polkowski też nie przez wszystkich jest, że się tak wyrażę, akceptowany jako człowiek, który między innymi jakoś otarł się o politykę, bo między innymi był rzecznikiem rządu Jana Olszewskiego. Notabene tylko przez 4 dni, bo to była końcówka tego rządu.
W każdym razie, a później już w ostatnich latach jako publicysta, także publicysta, może nie tyle polityczny, co publicysta biorący udział po prostu w wojnie kulturowej, która ma miejsce w Polsce. Stąd po tym festiwalu, jak się wyraziłem, związanym z ukazaniem się tomu Cantus po peanach, nastąpiła cisza. W rok później Jan Polkowski wydał tom wierszy Cień, który został kompletnie zignorowany. Właściwie jedyna recenzja, jaka się ukazała, to w plusie, minusie w Rzeczpospolitej napisał Bronisław Wilsztajn. Następnie były Głosy. I ze względu na zupełną inność tego tomu, o czym jeszcze pewnie będziemy tutaj mówili, to jest tom poświęcony wyłącznie postaciom grudnia 1970 roku, zarówno zabitym, jak i ich rodzinom. To jest w ogóle odrębne zjawisko, myślę, że także w całej literaturze polskiej, nie tylko w samej biografii artystycznej Polkowskiego. Więc ten tom był zauważony, głównie zresztą przez tak zwaną prawą stronę. Na lewicy był trochę zignorowany, tak byśmy to powiedzieli. No i na koniec Gorzka godzina. No i chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Gorzką godzinę, to to samo przemilczenie spotkało ten tom wierszy, który dla mnie osobiście, jeżeli nie jest największym tomem Polkowskiego, to w każdym razie wiersze, które tam się znajdują, są mi najbardziej bliskie osobiście. To tyle, jeśli chodzi o taką drogę artystyczną poety. To widać, że jakby jest najbliższy ten tomik, bo obydwa cytaty tytułowe pochodzą z tomu właśnie Gorzka godzina. I jedną rzecz tylko chciałabym uściślić, oprócz tego, że zapada to długie milczenie, to zakończone elegiami Stymowskich Gór i innymi wierszami, to jest w latach 90. wydany taki tomik, który zawierał w sobie wiele innych. I elegie Stymowskich Gór nie miały jakby takiej niezależnej okładki, powiedzmy to tak. Więc zanim wydał Cantus, w 2008 roku jeszcze wychodzą osobno elegie Stymowskich Gór. Bogato ilustrowane rysunkami Jerzego Dymitruka, tak jakby chciał też zapowiedzieć ten powrót po roku, prawda? Bo w 2009 już jest Cantus, czyli jakby jeszcze wcześniej rok elegie Stymowskich Gór. Tylko to jest wznowienie, tak, proszę tak, Państwa. Ja też nie chciałem zasugerować, że przez te 20 lat wszyscy zapomnieli o Polkowskim. Jest kilka tomików wierszy, takich zbiorów, wyborów, wydanych przez niezbyt ważne wydawnictwa, ale zaprzyjaźnione, na przykład Niezależnego Zrzeszenia Studentów, tak, i tak dalej. I ten tom, o którym pani mówi, bo tak, elegie Stymowskich Gór wychodzą najpierw w Znaku w 1989 roku, a później to wznowienie w wydawnictwie literackim z Dymitrukiem, który to bardzo pięknie zilustrował. No to już, to jest po pierwsze wznowienie, a po drugie, ale niezwykle ważne między innymi ze względu na to, że to jest po prostu książka jako piękny przedmiot. Tak, tak. To zdecydowanie. I to, co charakteryzuje większość książek poetyckich Jana Polkowskiego, że są bogato ilustrowane. Nie tylko rysunkami, grafikami, ale jest zwłaszcza interesujące dla badaczy literatury, ale też myślę i dla wybitnych czytelników Jana Polkowskiego jest to, że ilustrowane były również te wydania drugoobiegowe, a wiemy przecież z jakimi kłopotami wydawniczymi i nakładami, kosztami to się na pewno wiązało. Nie wiem, czy pani profesor ma jakieś pytanie? Tak, proszę. Jakieś drobne dopowiedzenia jeszcze do tej recepcji. Tak to funkcjonuje u nas w tej chwili.
od dobrych kilku lat, nie wiem, od jakichś 8-9, że jest trudno opublikować jakąś recenzję z własnej inicjatywy. Często się mówi, krytycy zignorowali, krytyka zignorowała. Natomiast praktyka jest taka, że to redakcje czasopism decydują, czy coś się może ukazać, czy nie. Na pewno zamawiają u jakichś swoich wybranych krytyków. Niemniej, jeśli bym miała tutaj tę jakąś swoją 20-paroletnią chyba praktykę, bo od 81 roku próbuję drukować gdzieś recenzje, oczywiście tam po stanie wojennym przez prawie 10 lat nawet nie próbowałam, ale od 86 roku już znowu zaczęłam kołatać do pism literackich. I tutaj mam wrażenie, że to właśnie w jakichś ostatnich 8-9 latach się naprawdę zrobiło dużo trudniejsze. To przebicie się z własną inicjatywą, że o to o czymś chciałoby się powiedzieć. Podejrzewam, że tutaj ma znaczenie nie tylko polityka jako taka, temperatura sporu politycznego, konflikty światopoglądowe, ale jeszcze trzeci czynnik, mianowicie rywalizacja rynkowa, konkurencja. I w tym momencie paradoksalnie stało się coś takiego, że czynnik, który modelowo według jakichś naukowych artykułów w piśmie Poetics międzynarodowym powinien pomagać w zaistnieniu i utrzymaniu pozycji pisarza w świadomości czytelniczej, ten czynnik u nas przeszkadza. Mianowicie to jest obecność w opiniotwórczych tygodnikach. Jeżeli konkurują z sobą tygodniki o podobny profil czytelników, to wtedy nawzajem nie chcą publikować dobrych opinii, pozytywnych opinii o felietonistach konkurencji. I tutaj oczywiście z zachowaniem tych wszystkich różnic poetyki, przynależności pokoleniowej, Jan Polkowski jako poeta, o którym chciałoby się coś napisać, bywał w podobnych opałach jak Wojciech Wenzel. Jeżeli ktoś stale publikował jakieś 2-3-stronicowe teksty w tygodniku w sieci, no to miał mniejszą szansę, żeby o nim napisano w Gazecie Polskiej. I też gdzieś ta rywalizacja między do rzeczy i w sieci może też powodować, że o Wenzlu jest takie milczenie. Z tygodnika w sieci Jan Polkowski wprawdzie znikł, ale to jednak parę lat po tym, jak ukazały się te tomy w rodzaju Cienia czy Głosów. To jest naprawdę bardzo gorzkie doświadczenie, kiedy chciałoby się, żeby humanistyka była głosem integralnej osoby, człowieka, zbiorem takich głosów, wielogłosem, a widzi się, jakie ogromne znaczenie mają sieci powiązań, mają kwestie rynkowe i tutaj właściwie gdzieś ten indywidualny głos przechodzi bardzo trudną próbę ognia, chciałoby się powiedzieć tą formułą tak bardzo bliską panu Ireneuszowi. Tak, próba ognia, formuła, przepraszam, nie tylko bliska mi osobiście, ale przede wszystkim bohaterowi mojego przyszłego doktoratu, a więc Krzysztofowi Kellerowi, dla którego ta metafora jest ważna z różnych względów. To przede wszystkim jakaś próba znalezienia